Dla wielu Polaków wyjeżdżających za granicę są to dość drogie wakacje ze względu na osłabienie polskiego złotego. Nasza waluta przez wiele miesięcy była bardzo stabilna, szczególnie względem euro. Ten kurs w pewnym momencie w zasadzie zamarł w okolicach 4,25 zł za euro, jednak w ostatnich tygodniach złoty wyraźnie traci. Silny dolar jest w tym roku fenomenem globalnym. Wynika on z tego, iż o ile amerykański Fed już obniżył stopy procentowe, to na świecie te stopy procentowe często obniżane są w jeszcze większym tempie, a inne gospodarki wyglądają po prostu słabiej niż amerykańska. Ale złoty traci nie tylko względem dolara, złoty traci względem euro. Tutaj mieliśmy już test poziomu 4,40, złoty traci również względem franka, gdzie kurs przekroczył barierę 4 złotych. I właśnie w pewnym stopniu z frankiem związana jest ta słabość naszej waluty, bo trzeba pamiętać o tym, że zachowuje się ona w ostatnim czasie wyraźnie słabiej niż na przykład węgierski forint czy czeska korona. To, co ciąży inwestorom, to spodziewany wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej dotyczący kredytów denominowanych w frankach szwajcarskich, gdzie istnieje obawa rynku, że TSUE uzna pewne klauzule stosowane w umowach kredytowych za niedozwolone. Jeśli miałoby to miejsce, to klienci banków, którzy podpisali takie umowy, mogliby dochodzić przed polskimi sądami zmian tych umów, tak aby zostały one zmienione w korzystny dla nich sposób. Oczywiście wywołałoby to sporo chaosu i zamieszania i w pewnym stopniu te obawy są uzasadnione. W mojej ocenie jednak nie powinno mieć to drastycznych konsekwencji dla notowań naszej waluty, bo należy pamiętać o tym, że wyrok TSUE, nawet jeśli byłby z punktu widzenia banków niekorzystny, to i tak nie prowadzi do automatycznej zmiany tych umów. Każdy kredytobiorca musiałby się udać do sądu i wywalczyć dla siebie korzystny wyrok, a po takim wyroku wcielić go w życie i ewentualnie wtedy banki musiałyby dostosować swoją ekspozycję na ryzyko kursowe. Wydaje się jednak, że jak to często na rynku bywa, czekanie na coś wywołuje największą nerwowość i prawdopodobnie w związku z tym, dopóki nie zobaczymy wyroku TSUE, niezależnie od tego, jaki on będzie, złoty może być po prostu trochę słabszy, zaś po publikacji tego wyroku część tych obaw powinna po prostu odejść w zapomnienie.